zostały uregulowane, nim rozpocznie się kolejna kampania. Płaciliśmy wam żołd rzetelnie. Czy nieprawdę mówię, Olczyku? Kiedy zdobędziemy, zwyciężymy konfederatów, wypłacimy wam wszystkie należności. W takim razie do czasu wypłaty zaległego żołdu przejmujemy zamek. Jeżeli nie chcecie z nami rozmawiać, to o rozmowę poprosimy Jagiellończyka. To strona! Kiedy dla was mordowałem i zabijałem, byłem dobrym synem kościoła. Teraz, kiedy przychodzę po zapłatę za tę bożą służbę, nazywacie mnie zdrajcą? Drugi raz, wielki szpitalniku, przez gardło przeszło ci słowo zdrada. Na trzeci raz nie pozwolę! Jak nazwiesz, Olczyku, rycerza, który Kościół Chrystusowy i dobroczyńców, którym wierność ślubował, sprzedaje! Jak go nazwiesz? Bez trudu przychodzi ci na usta imię Pana. Zawsze łatwo przychodziło. Ale niech będzie. Rozstrzygnie sąd Boży. Gdzie jest Jan z Prelandu? Utrzymanie wymagało jednak znacznych nakładów finansowych. Wielki mistrz Ludwig von Erlinghausen po raz pierwszy znalazł się w poważnych tarapatach już w roku 1455. Wtedy to długo nieopłacani przez zakon żołnierzy zaciężni wdarli się pewnej nocy do jego sypialni i szukali pieniędzy wszędzie, nawet w łóżku. Jeden z nich, Kasper Nostet ze Śląska, ośmielił się nawet wytargać wielkiego mistrza za brodę, co kiedyś było nie do pomyślenia. Zapłaty jednak nie otrzymał. Dług wobec najemników wciąż rósł, osiągając w końcu zawrotną sumę 500 tysięcy złotych węgierskich. Thank you.
Panicja! Za wszystkie łaski, jakie od zakonu otrzymałem, chcę podziękować wszystkim, którzy zdecydują się z nami odejść. Pozwalam zabrać tyle dobra, ile udźwigną. Nie pozwalam zaś brać niczego, co należy do Kościoła. Co pańskie, niech przy Panu pozostanie. Amen! W tej sytuacji zakon musiał oddać wojskom zaciężnym wszystkie zajęte przez nie zamki, w tym twierdzę malborską. Żołnierze zgodzili się na odroczenie spłaty zaległego żołdu do lutego 1455, potem do kwietnia, a ostatecznie do czerwca. Pod warunkiem, że po tym terminie będą mogli sprzedać zamki innym nabywcom, nie wykluczając polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka. Dowódca czeskich zaciężnych, Olczyk Czerwonka-Zledecz, rzeczywiście rozpoczął pertraktację z królem, oferując mu Malbork, a także Tczew, Sztum i Gniezd za sumę, jaką winien im był zakon. Osiągnięcie porozumienia utrudniała kontrakcja części rotmistrzów na czele z Bernardem Szumborskim, a także próby układów z zaciężnymi podejmowane przez wielkiego mistrza i komtura Plauena, którzy nadal liczyli na pomoc z Rzeszy i z Tunkla. Te traktacje przedłużały się też na skutek wygórowanych warunków finansowych stawianych przez dowódców krzyżackich. W lipcu 1456 roku osiągnięto w Toruniu porozumienie zakładające wypłatę przez stronę polską ratami 436 tysięcy złotych węgierskich. Zostało ono jednak storpedowane przez komtura Plauena, który w zamian za niewielki zadatek przyciągnął grupę niemieckich rotmistrzów na swoją stronę. Zakładała, że wywiozą oni wielkiego mistrza poza Prusy. 6 czerwca 1457 roku zaciężni wyprowadzili Ludwika von Erlichhausena z jego rezydencji w Malborku, po czym w małym orszaku wywieźli do Chojny. Do Malborka wielki mistrz już nigdy nie powrócił. Po krótkim pobycie w Chojnicach i w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim przekradł się on do Gniewa, a stamtąd do Królewca, który odtąd stał się stolicą państwa krzyżackiego. Oprócz Malborka, czescy i niemieccy najemnicy sprzedali Tczew i Iławę za ogromną, jak na owe czasy, kwotę 190 tysięcy florenów. Wojna jednak trwała na dobre, a przejęcie przez najemników Malborka wcale nie oznaczało jej końca. W tym czasie król polski, Kazimierz Jagiellończyk, bawił się. Odebrał tam hołd od mieszczan i nadał miastu przywilej herbowy zwany Gdańsk. Gdańsk uzyskał koronę w Serbii, a także liczne prawa handlowe. We wtorek po Zielonych Świątkach król wyruszył ze swoim wojskiem do Malborka. Dotarł tam 8 czerwca 1457 roku. Malbork na kolejne 315 lat stał się to.